Jest przerwa w grze, zatem można przeprowadzić sygnalizowaną wcześniej zmianę. Nowa twarz na boisku oznacza zazwyczaj zmianę schematu rozgrywania akcji. Może to im pomoże objąć prowadzenie. Głęboko w pole karne zagrywa. Tak, to powinno się robić w obronie. Co wyjdzie z dośrodkowania? No i trochę przysnęła obrona. Groźna strata blisko własnej bramki. Może uda się objąć prowadzenie po tym rzucie rożnym. Wrzuca piłkę przed bramkę. Dobra interwencja, piąskuje. Będzie kolejna okazja, korner. Pewna interwencja, już po zagrożeniu. Ładnie utrzymuje się przy piłce na połowie rywala. Cuadrado ma piłkę pod kontrolą. Przy piłce Lautaro Martinez. Mamy obronę bramkarza, ale to jeszcze nie koniec. Zagrożenie zażegnane przez linię obrony. Sergi Roberto. Gra wstrzymana. Out po tym wejściu przeciwnika. I teraz Inter. Gosens ma piłkę. Enes Ünal. Wziął teraz na siebie odpowiedzialność za tę akcję. No i odjechał teraz z piłką. Dobry refleks bramkarza. Wybita piłka. Z piłką Pedri. Zostało 20 minut do końca tego meczu. Raucho. Rozsądnie budują akcję. Próbują sforsować obronę. Jest za linią obrony. Uwaga! Udana teraz obrona tego strzału. Oj, teraz w poważnych tarapatach. Bastoni. Robin Gosens. Piłką Robert Lewandowski. I mamy pierwszą bramkę! Nie byliśmy pewni, czy ten moment w ogóle nadejdzie, ale jest! Doczekaliśmy się! Bezbramkowy remis utrzymywał się za długo, ale końcówka może być bardzo ciekawa. Rywale muszą odpowiedzieć. Zobaczmy to jeszcze raz. Ależ bomba! Piłka była dotknięta z taką siłą, że niemal nie przebiła się. Co za gol! Do końca nie zostało wiele i ten gol może rozstrzygnąć o wyniku. Barella. Darian. Bez trudu radzi sobie z rywalem. Dobra centra w szesnastkę. Mogło być groźnie, ale nie będzie. Dobry odbiór piłki, ale w aut. Alex Balde. Andreas Christensen. De Jong dostaje piłkę. Ależ przechwyt, prawie pod bramką. Ta im teraz remis. Tak, teraz pokazał, co potrafi. Robin Gosens. Dobrze się tu teraz zastawia.
Sędzia dyktuje rzut rożny, jest więc szansa, aby w końcówce dogonić rywali. Nie wiemy, kto podjął pierwszy decyzję, ale w obu zespołach zobaczymy na boisku nieco świeżej krwi. Strata piłki przez Barcelonę. Czy poda piłkę do jednego z kolegów? Może teraz wyrównać? Groźnie było. Dobra interwencja. Nie ma faulu. Czysty, skuteczny atak. Piłka jest jego. Całkiem niezła teraz parada w wykonaniu bramkarza. I teraz jedna z drużyn decyduje się na zmianę. Centra w pole karne. Interweniuje. Mogą odetchnąć z ulgą. Marcus Thuram. Jest dośrodkowanie. Świetnie. Ale jednak piłka w rękach bramkarza. To on doszedł do centry jako pierwszy. Trudno opisać, co się teraz dzieje na stadionie. Kibice, gospodarze jak na szpilkach dopingują swoich, ale mają powody do obgryzania paznokci. Prowadzą tylko jedną bramką. To się może zmienić, choćby jeszcze w ostatniej minucie. Popatrzmy, bo ta akcja nabrała tempa. Gol! Gol! Zostawiają rywala w tyle. Już na dwa trafienia. Nie zostało wiele czasu. Mogą już chyba odetchnąć. To nie coś, co kibice lubią najbardziej. Piękna akcja indywidualna, świetna technika i wykończenie na najwyższym poziomie. Gol warty wielu powtórzeń. No i wchodzimy w ostatnią minutę meczu. Robin Gosens. National. Połyka kolejne metry. Jest ciekawie. Podanie do Mkhitaryana. Nie traci piłki w tym starciu. Tak, bramkarz teraz dokładnie wyczuwa intencje. Daleka piłka z rogu. Sędzia gwiżdże po raz ostatni. Barcelona wygrywa to spotkanie. O dzisiejszym zwycięstwie drużyny na pewno przesądził gol dający drugą bramkę przewagi. Kibice mogli wtedy odetchnąć z ulgą, a na pewno zrobił to sztab szkoleniowy.
proszę Państwa, przed każdym, naprawdę każdym spotkaniem, wszyscy kibice mają apetyt na porywające widowisko. Ale ja z ręką na sercu liczę, ba, wierzę, że będzie nam to dane i że dzisiaj oglądać będziemy wielki mecz. To zaszczyt relacjonować dla Państwa to spotkanie. Podobnie jak wszyscy kibice, mam apetyt na wyborne piłkarskie widowisko. Na pewno czekają nas dziś wieczorem emocje. A wraz z Państwem tym meczem delektować się zamierzają Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Zapraszamy dziś Państwa na mecz ligowy, czyli to, na czym polega piłka. Drużyna Barcelony zmierzy się z Deportivo Alaves. Naprawdę cieszę się na to spotkanie. Liczę tutaj na otwarty pojedynek, w którym obie jedenastki zaprezentują nam pełnię swoich umiejętności. A oto już skład Barcelony na to spotkanie. W bramce Marc-André Ter Stegen, Ousmane Dembélé oraz Ferran Torres będą biegać przy linii bocznej. Wysuniętym napastnikiem będzie Robert Lewandowski. Co przygotował na dzisiejszy mecz sztab szkoleniowy Deportivo Alaves? Zobaczmy. Gracze Barsy dopilnują, żeby bramkarz rywali miał pełne ręce roboty, bo nikt nie strzela tylu goli, co oni. W tym sezonie nikt nie przyjeżdża na ten stadion z wielkimi nadziejami, bo atak miejscowej ekipy jest zabójczy i zdobywa najwięcej bramek w rozgrywce. Wrzutka zbyt czytelna, obrońcy nie pozwalają na dobre dogranie. Z piłką Pedri. Jest przy piłce. Może rozprowadzić tę akcję. Jak on to zrobił? Niesamowite! Atakujący robił co mógł. Strzelił całkiem nieźle, ale i tak bramkarz nakrył go czapką. Znakomita interwencja. To musi dodawać pewności siebie. Wybicie. Obrońca pokazał, że zna swój fach. Uwaga! Będą prowadzić! Taką grą chyba chcą zaprosić do pressingu. De Jong. Sergi Roberto. Posyła piłkę koledze w polu karnym. Jest tam mnóstwo miejsca. Gol! Czyste złoto! Ależ trafił tę piłkę z woleja. No, wspaniały był to strzał. Brawo, brawo! Doceńmy teraz świetne dośrodkowanie, od którego to się zaczęło. Znakomita okazja do strzelenia gola z takiej odległości. Trudno się pomylić. Ta bramka daje im prowadzenie i pewien komfort w tym meczu. Widać, że wyraźnie cieszy się z gry swoich zawodniczych. No to mamy 1-0. Piłką Robert Lewandowski. Piłkę zgarnia Ferran Torres. I Ferran Torres. Ładnie się ten atak rozwijał, ale rozpoczną teraz od bramki. Podanie nie trafia celu. Aj, no nie wyglądało to za dobrze. Sędzia może tutaj sięgnąć od razu po czerwoną kartkę. Czerwień! Ta decyzja sędziowska na pewno nie poprawi sytuacji drużyny. Nie dość, że przegrywa, to jeszcze będzie odtąd grać w osłabieniu. Bardzo trudna sytuacja, nie da się ukryć, Tomku, ale z drugiej strony czasem właśnie takie okoliczności mobilizują i pozwalają dokonać niemożliwego. Jak będzie tutaj, to się dopiero okaże. Świetny teraz dribbling, wciąż idzie na bramkę. Znakomicie przecięte dośrodkowanie od razu, pochwały trenera i kolegów z drużyny. Rzut rożny, to jest szansa na wyrównującą bramkę. Udało się przerwać atak, mogło być niebezpiecznie. Ryzykowne wejście, ale opłaciło się.
piłką Pedri. Ale może teraz będzie szansa. Dobre, przytomne zachowanie przy tej obronie. Tak to należy robić. Bramkarskie rzemiosło najwyższych lotów. Każdy napastnik miałby w tej sytuacji problem z oddaniem dobrego strzału. I Lewandowski! Że też to teraz nie wylądowało w siatce. Mielibyśmy chyba bramkę sezonu. No naprawdę szkoda, bo gole z przewrotki to najlepsze, co jest w futbolu. Tak niewiele zabrakło. Barcelona oddaje piłkę rywalom. Ferran Torres z piłką. Nie było wiele przerw, więc tylko minuta doliczona. I koniec pierwszej połowy, a my zapraszamy Państwa na przerwę. Zaczynamy więc drugą połowę spotkania. Duma Katalonii na jednobramkowym prowadzeniu, ale to jeszcze o niczym nie przesądza. I piłkę ma Ousmane Dembele. Do Pedriego. De Jong ma teraz piłkę. I mamy stratę Barcelony. Tymczasem niedługo przed nami inne, bardzo emocjonujące spotkanie, na które już teraz Państwa zapraszamy. Barcelona zmierzy się z Rayo Vallecano. Tak, faktycznie, na taki mecz warto sobie zarezerwować miejsce w kalendarzu, bo zapowiada się ciekawy pojedynek. Uwaga, nie może sobie teraz pozwolić na stratę. Próba odbioru i przerwany atak. Było tam przewinienie, ale jednak sędzia pozwala dalej grać. Dobrze teraz Barcelona, do bramki niedaleko. I Ferran Torres. Lewandowski, będzie groźnie. Gol, proszę Państwa! To może być rozstrzygające trafienie. Mają już dwie bramki przewagi. I na powtórce widzimy, jak znajduje się w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie i pewnie wykańcza tę akcję z bliska. No to mamy 2 do 0. Nadal prowadzi piłkę, nie rezygnuje z tego ataku. Ale niestety ta akcja kończy się niepowodzeniem. Zapraszamy Państwa na nadchodzący mecz. Już wkrótce na antenie EA TV. Nie wiem jak Państwo, ale ja jestem mocno nakręcony na prawdziwe mecze. To nie zdziwiłbym się, gdyby padło też mnóstwo goli. Barcelona zacznie od rogu. Przyszedł moment na zmianę. Zobaczymy, co nam to zmieni w spotkaniu. Rzut rożny wykonuje Ousmane Dembele. Będzie powtórka rzutu rożnego. Dobrze zażegnał niebezpieczeństwo tym wybiciem.
Uderza na bramkę. Bramkarz bez najmniejszych problemów. Dziesięć minut do końca tego meczu. Połyka kolejne metry, jest ciekawie. Tak, świetnie teraz bramkarz. Głęboka ta centra z narożnika. I już nic z tego rożnego nie będzie. No, proszę Państwa, zanosiło się tutaj na bramkę. Alex Balde. Alex Balde. Kessie otrzymuje piłkę. O, i to był książkowy odbiór piłki. Sędzia kończy mecz. Barcelona dopisuje sobie tym samym 3 punkty. Drużyna zagrała naprawdę dobry mecz, a najlepszym tego odzwierciedleniem jest wynik. Zwycięstwo 2 bramkami, wyraźne, pewne.